tym filmie pokażemy Ci, jak tworzyć powiązania. Aby móc w pełni korzystać z centrum operacyjnego, w dalszej kolejności należy utworzyć własną organizację. Przejdź do górnego paska narzędzi i kliknij pole Organizacja. W tym widoku możesz zarządzać personelem i partnerami. Personel to osoby pracujące w Twoim gospodarstwie, na przykład zatrudnieni pracownicy. Partnerem może być firma dilerska, doradcy agronomiczni, inne gospodarstwa partnerskie lub klienci, jeśli pracujesz jako usługodawca. Aby dodać nowego członka personelu, kliknij plus i wpisz adres e-mail osoby, która ma zostać dodana jako członek personelu. Następnie ustaw uprawnienia, jakie będą jej przysługiwać. Możesz nadawać różne poziomy uprawnień dotyczących dostępu do informacji w plikach i posiadanych maszyn. Dostęp do plików obejmuje informacje na temat pól i produktów, które przypisane są do Twojej organizacji w centrum operacyjnym. Możliwe są cztery różne poziomy. Pierwszy – brak dostępu. Oznacza, że nowy członek personelu nie ma dostępu do żadnych informacji. Drugi – poziom logistyki. Uprawnienia do przekazywania i pobierania planów zabiegów z i do centrum operacyjnego oraz do ich przesyłania dalej. Trzeci – poziom edycji. Uprawnienia do wszelkich czynności dotyczących danych agronomicznych. Czwarty – poziom administratora. Uprawnienia do wszelkich czynności w centrum operacyjnym. W odniesieniu do maszyn wyposażonych w JD Link i pozostałego sprzętu również możliwe są cztery poziomy uprawnień. Pierwszy – brak dostępu. Członek personelu nie ma uprawnień do przeglądania żadnych danych. Drugi – subskrybent. Nowy członek personelu posiada uprawnienia do przeglądania ustawień, znaków terenowych i kierunków jazdy dotyczących wybranego sprzętu, a także preferencji organizacji i personelu. Trzeci – menedżer. Ograniczony dostęp do przeglądania i dokonywania zmian, dodawania i usuwania ustawień, znaków terenowych i kierunków jazdy dotyczących wybranego sprzętu, a także preferencji organizacji i personelu. Najwyższe uprawnienia ma administrator, który może przeglądać i zmieniać wszystkie dane. Zakończ dodawanie członka personelu, klikając przycisk Wyślij zaproszenie. W zakładce personelu będzie teraz widoczna informacja, że dana osoba została zaproszona. Otrzyma ona wiadomość e-mail i jak tylko przyjmie zaproszenie, zostanie członkiem personelu w Twojej organizacji. Podobnie należy postępować, aby dodać partnera. Otwórz zakładkę Partner i wybierz plus, aby dodać partnera. Możesz udostępniać informacje w swoim centrum operacyjnym, takie jak optymalizacja osiągów maszyn, podejmowanie decyzji agronomicznych czy współpraca. Dokonanie wyboru możliwe będzie po wpisaniu adresu e-mail i naciśnięciu przycisku Dalej. Czy partner będzie pomagać Ci w zarządzaniu maszynami? Zaznacz to pole, jeśli chcesz dać partnerowi dostęp do wszystkich swoich maszyn. W przeciwnym razie usuń znacznik i wybierz poszczególne maszyny, do których Twój partner ma mieć dostęp. Czy partner będzie Ci doradzać i pomagać w planowaniu prac polowych? Tutaj możesz wybrać poszczególne pola, do których Twój nowy partner będzie miał dostęp, lub zaznaczyć wszystkie. Czy partner będzie pomagać Ci w prowadzeniu prac w ciągu całego roku? Tutaj możesz udzielić partnerowi dostęp do pozostałych funkcji, takich jak zdalny dostęp do wyświetlacza czy przeglądanie historii położeń Twoich maszyn, zezwolić na przesyłanie do nich plików, przeglądanie map zabiegów czy tworzenie plików konfiguracyjnych. Na zakończenie wyświetlone zostaną wszystkie dane, które udostępniane będą nowemu partnerowi. Kliknij przycisk Wyślij zaproszenie. Twój partner otrzyma wiadomość e-mail i po przyjęciu zaproszenia stanie się członkiem Twojej organizacji.